dziel i rządź Już od dawna znana jest skuteczność metody dziel i rządź. Może więc powinna się zastosować. Mam na myśli dwie najważniejsze sfery życia: zdrowie fizyczne, umysłowe i duchowe i sukces. Zacznijmy od zdrowia. Szczególnie godna polecenia może być recepta doktora Williama Oslera. Każdego dnia przeżywaj tylko jeden dzień. No cóż, słusznie powiedział dr. Osler, brzemię jutra, sumując się z ciężarem dnia dzisiejszego, przeradza się w bagaż nie do udźwignięcia. Tak jest rzeczywiście. Przeciążenie, wywołane chęcią podołania zbyt wielu zadaniom jednocześnie, niszczy człowieka fizycznie, umysłowo i duchowo aż dziw bierze że ludzie przyjmują na swoje barki ciężary jutra zastanawiając się co zrobię z a jeśli zdarzy się jak znajdę czas na zrobienie tak wielu rzeczy i spotkanie się z tyloma ludźmi w ten sposób jutro przeżywane jest dzisiaj natomiast złego jakże często przerabia się wciąż na nowo i w kółko zadania wczorajsze co by było gdybym powiedział że a gdybym tak powiedział że dlaczego wtedy o tym nie pomyślałem w ten sposób człowiek zamiast zajmować się sprawami bieżącymi, wielokrotnie traci i analizuje sprawy minione, a także rozważa przyszłe, hipotetyczne zdarzenia. I nic dziwnego. W pewnej chwili załamuje się. Rada doktora Oslera okazuje się więc bardzo słuszna: każdego dnia przeżywaj tylko jeden dzień, dziel.